Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie najnowsze nadchodzące zmiany w Rocket League. A dzieje się bardzo dużo, dlatego myślę, że naprawdę jest co oglądać. Przede wszystkim będą omawiane nowe sezony, nowe rangi, nowe hitboxy, nowe w zasadzie wszystko. Zobaczycie zresztą sami, bez przedłużania. Pierwsza sprawa jest taka, że od nowego sezonu będzie sezon pierwszy. I od tego momentu po prostu i Rocket Pass, i rankingowe rozgrywki, wszystkie się będą nazywały sezonem pierwszym. Nie wiem, jak to zrobią, czy drugi epizod, czy jak to tam będzie. W każdym razie to będzie wszystko w ramach sezonu pierwszego. I to również oznacza, że Rocket Pass już oficjalnie będzie się zawsze kończył w tym samym terminie co Rankedy, w sensie sezon rankingowy oraz sezon turniejowy, czyli nowość w zasadzie. Jak ktoś nie słyszał jeszcze o turniejach, to zapraszam do poprzedniego odcinka, tutaj żeby nie przedłużać. No i tak, nowe rangi, czyli coś, co na pewno ucieszy, myślę, że głównie zawodników z wyższych rang, czy tam Grand Championa, którzy już nie mieli co tam grindować, nie mieli już w zasadzie celów. Zasadniczo ikonka Grand Championa zmienia się na całkiem czerwoną i będzie teraz Grand Champion 1, 2, 3. Oraz dochodzi całkiem nowa ranga, wyglądająca w ten sposób. Tak trochę mi to coś przypomina jakiś... Nie pamiętam co, ale postać czegoś mi przypomina to coś. Nie będę może zgadywał, bo się ośmieszę. Ale będzie się to nazywało Super Sonic Legend. Pewnie nie wolę tego nie przetłumaczać, może to nie będzie tłumaczone w grze. No i generalnie również będzie czekał reset rank z tego, co tutaj napisali, mocniejszy niż zwykle. Ale z tego, co tutaj odebrałem, będzie to głównie na niższym poziomie. To znaczy brązy będą zaczynały z pułapu golda. Jako, że Psyonix uznało, czy tam Epic Games, że te brązy, co są już teraz w grze, będą lepsi niż wszyscy nowi gracze, którzy dopiero ją zakupią i pobiorą. Po prostu niż wszyscy nowi gracze, dlatego zaczną z trochę wyższego pułapu. I też była informacja, żeby jakkolwiek uniknąć smurfowania. Rankedy można grać od 10 levela. Nie wiem, czy to będzie trudne do wbicia, na pewno jest to jakieś utrudnienie przeciwko smurfom. No zawsze coś, ja tam nie narzekam, że to jest. Może, nie wiem, kiedyś może Road to... No nie zrobię Road to Grand Champion, bo teraz jest Super Sonic Legend, którego prawdopodobnie nie wbije przynajmniej na start. No i tak, generalnie tutaj jest również podana informacja, że MMR dalej się będą pokazywały od Grand Championa. Nie będzie także tylko na Super Soniku. Oraz będą również title za każdą rangę. W sensie będą po prostu title i za Grand Championa, i za Super Sonic Legend osobne. Także jest to bardzo fajna sprawa. Nagrody również będą osobne, jeżeli kogoś to interesuje. No i tak. Tutaj są informacje na temat tego, co nowi gracze będą mogli doświadczyć, ale powiedzmy, że to nie jest takie turbo ciekawe. Poza tym nie jest to zbytnio jasne. Ale tutaj są ciekawsze rzeczy, czyli potwierdzenie, że PlayStation Plus oraz Nintendo Switch Online nie będą już potrzebne do gry online na tych platformach. Niestety na Xboxie dalej będzie potrzebne to coś, co tam jest, nie wiem jak to się nazywa, ale... No dziady, nie pozwalają grać za friko. Pojawią się w grze Epic Friends, to będzie następstwo Rocket ID. Jeżeli kogoś już mieliście na Rocket ID, które służyło do dodawania znajomych z innej platformy, to automatycznie będzie u was na Epic Friends. No i generalnie będzie taki system rodem z Fortnite'a. O, i tutaj bardzo fajne rzeczy, czyli New Quick Chat Comments. Generalnie będą nowe quick chaty, takie jak fejkujemy, te bumping, czyli lecimy na bumpa, na lewo, na prawo, podanie. Są to takie rzeczy, o które się od bardzo dawna prosiło, w zasadzie jest to taka pierdoła, ale ją wprowadzili lepiej późno niż wcale. Na pewno się przyda, jest to fajna zmiana. Tutaj informacja, że voice chat będzie domyślnie wyłączony, hitseeker będzie można grać w prywatnych meczach, także każdy miłośnik tego trybu już nie będzie miał problemu ze startowaniem, również na konsoli. Będzie poziom trudności bota poniżej ruki, także no tam szykujcie się mocarni, zawodnicy, turi i tak dalej. No i Merk będzie miał nowy, unikalny hitbox. Ja nim prawdopodobnie i tak nie będę grał, ponieważ optycznie mi się nie podoba. Może będzie OP, może nie będzie OP. Nie wiadomo. Ja nie zamierzam nim grać. Tutaj nowe pioseneczki, to key. No i solo standard zostanie usunięty z gry.
Dlatego ten tryb, nikt go właściwie nie grał, on był niepotrzebny. Nie wiem, czy coś będzie w zamian za niego, może nic nie będzie, może coś jeszcze ogłoszą. Na ten moment nie ma informacji, ale w każdym razie jak kogoś zastanawiało, czy opłaca mu się podbijać rangę, żeby mieć na nowy sezon wyższą, to nie opłaca się, bo nie będzie tego więcej. No i jeszcze jest informacja, że nie mogą podać dokładnej daty, kiedy wyjdzie właściwie ten update, ale będzie to w środku września, także za 2 tygodnie jakoś. Obstawiam, chyba że znowu im się przedłuży, to może za 3. A free to play będzie minimalnie później, czyli pewnie jak ogarną serwery. Myślę, że to będzie max tydzień później. Naprawdę, tak zaraz po tym. No i w zasadzie to by było tyle. Tu jest jeszcze informacja, że będzie można grać na PC tylko na Epic Games. Przepraszam, nie grać, tylko tak jakby zakupić gierkę, czy tam odebrać za free właściwie, bo będzie darmowa. No i to tyle chyba dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko mówiłem, mam nadzieję, że te wszystkie informacje do was trafiły, wam się podobają. No i co? No i zapraszam do zostawienia subskrypcji, ponieważ teraz Rocket się rozwija, to może będę miał trochę ciekawszy content. No, w każdym razie dzięki za oglądanie, hej!